Siema, jadę na Wilanów. Pogoda. Prognozy pogody nie napawają optymizmem. Jakkolwiek od ostatnich dwóch tygodni jest tak, że wszystkie prognozy w te i we w te. Jedna mówi, będzie latanie 1 do 3, druga mówi 2 do 5, w porywach do 12. Przyjeżdżamy na Wilanów, czy jak w Wyszkowie u siebie latałem na działce, to samo. Flauta, nic, można latać spokojnie, nie tylko ostatnie pół godziny. Natomiast, nieważne, Krzysiek ściągnął, para element będzie ze szkółką, ale ja jadę dlatego, że on do mnie zadzwonił mówiąc, Wojtek, jest w końcu wyczekiwana paczka z dudek paraglider z dwoma skrzydłami, dla ciebie i dla Darka. O co chodzi? Zamówiliśmy na Mistrzostwa Polski, które zaczynają się już w sumie za niecały tydzień. Tym razem będzie to klasa Endurance. To jest coś nowego, co wymyślili Anglicy i zgłosili, rozegrali już dwa razy u siebie, jako ich Mistrzostwa Anglii lokalne. I zgłosili teraz w tym roku na Mistrzostwa Świata, więc trener kadry motoparolotniowej Aeroklubu Polskiego Adam Paska trochę za naszą namową stwierdził, no dobra, poprowadzę wam w takim razie Mistrzostwa Polski w formule Endurance, jak tak bardzo chcecie. Zobaczymy, z czym to się je. Zobaczymy, kto pojedzie do Anglii. Będziemy działać. Może jest to przyszłość, a może będą to jednorazowe zawody i nigdy już więcej nie wrócimy do tej formuły. Na pewno Anglicy zgłosili już claima na przyszły rok na Mistrzostwa Europy, klasyczne, także póki co Endurance nie zostanie powtórzony, ale słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za dwa lata może to jakiś inny kraj, a może znowu Anglia, a może coś. Więc, do rzeczy. Nowe skrzydła z dudek paragliders Warp 2. Ja wybrałem sobie rozmiar 17, bo jak zapewne wiecie, przesiadłem się na wózek, na małą kozę. Wiecie, Krzysiek się do mnie dobija, pewnie chcesz się pewnie dowiedzieć, za ile będę. Nie, będę za 5 minut, stoję w korku. Dobra, to ja też będę teraz. Super. Za chwilę będę. Cześć. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy otworzę swojego nowego Warpa 2. Rozmiar 17 wybrałem, dlatego że chcę go mieć też bardziej troszeczkę do latania. Ale chcę się przekonać na własnej skórze, nic nie chcę mówić, nie nastawiam się. Latałem na 20 na dużo cięższym zestawie i bardzo mi się przyjemnie latało, chociaż szybko. Pamiętam szybko, to był zestaw, na którym Krzysiek Romicki startował na Mistrzostwach Polski 2 lata temu. Dokładnie na tym samym zestawie, właśnie na 20-metrowym skrzydle. No on troszeczkę mówił, że no, dynamika była potężna, ale dużo cięższy wózek ma od mojego i no też sam waży trochę więcej, więc ta masa startowa jest większa, więc automatycznie skrzydło zachowuje się dużo bardziej dynamicznie. Ja tutaj jestem mocno w górnej granicy tego 17-metrowego skrzydła, ale mam nadzieję, że będę się na nim dobrze bawił, bo w tym lataniu to jednak chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Nie przedłużając, słuchajcie, jadę, widzimy się na miejscu. Ja już przyjechałem, lojak już jest, bo też się zbroi na Mistrzostwa Polski, ale o, przyjechało moje skrzydło. Jak się ma odpowiednią masę, to można sobie siedzieć na pudełku z dwoma paralotniami, ale ważne jest to, co jest w środku, więc nie nożem, więc kluczem. Czy oni muszą to tak dobrze pakować, żeby się ciężko to otwierało, jak człowiek chce to otworzyć. A w ogóle to się zrobiła pogoda do latania. To tak jak wam mówiłem, w prognozie było, ile było, Krzysiek? 4 do 7 na dzisiaj? Albo lepiej. No, albo lepiej. No, to już można latać. Może jeszcze nie będzie szału w środku, w sensie na środku. Dobra. Co my tu mamy? To jest Warp 2 17 Tango. Super. A
podejrzymy, jaki skrzydłodarek zamówił, ale cii, nie mówcie. No i tak weźmy. Darek co zamówił? Darek zamówił dwójkę, dwudziestkę, dwójkę. Ale nie mówcie. W tym samym kolorze. Wiecie, że z tym samym napisem? Z takim samym, jak mam na koszulce. No i mamy dwa szybkopaki. Dobra, to na razie idzie do środka, żeby się nie walało. A teraz przechodzimy do tego, co jest najpiękniejsze. Ten sam worek. Odkryłem to, że szyją ten sam worek zarówno jak dostajecie skrzydło 13, 14 i tandem. Więc 13, 14 się łatwo mieści. Ale takie tak... małe wtrącenie, nie do końca. Nie do końca? A dałeś mi takie samo. Ale ty nie masz tandemu. Jak nie? Bozon 34, na którym latam. Dobra, to co tu mam? O, nowy wskaźnik wiatru. Normalnie wskaźnik wiatru powinien pokazywać co jeden pasek, jeden metr na sekundę. Ale ja nie wyobrażam sobie latać przy 5 metrach na sekundę, więc ten wskaźnik wiatru po prostu pokazuje wiatr. Jak wieje pół metra, to on też pokazuje. Te nalotniskowe są wyskalowane, natomiast te nasze... W sumie to na szczęście nie, bo jakby ktoś wpadł na pomysł latania, przecież podobno ludzie latają i przy 7 metrach na sekundę. Pozdrawiam YouTube. Zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy z linką. To jest taka łatka, bardzo się przydaje, bo jest przezroczysta. Jak sobie małą dziurkę zrobimy, to można ją nakleić taką łatkę. Ładnie zebrać ze sobą komory i można na tym normalnie latać. Chyba nie można przedrzeć więcej niż jedną komorę, albo nie może być łatka, nie można nakleić więcej niż jedną łatkę na jedną dziurę, bo wtedy już na pewno musi iść na serwis. Icek, wskaźnik wiatru, też fajny, bo jak rękaw sobie wisi poziomo, to icek będzie pokazywał, jak wieje, a to są takie wkładki do sterówek. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał ich użyć. A to zaraz zobaczcie dlaczego. Na razie to odkładam dalej. Co my tu mamy? Tu mamy instrukcję do Warpa 2. Nigdy nie skorzystałem z instrukcji na pendrive'ie. Nigdy. Nigdy nie skorzystałem, dlatego że są dostępne na aktualne na Dropboxie na stronie Dudka. Normalnie wchodzi się w daną paralotnię, klika się coś tam, jakieś tam dane techniczne, że ten i znajduje się jakiś pies ma problem z paralotnią. I znajduje się normalnie instrukcje, więc ja na telefonie sobie zawsze takie otwieram. Karta... Teraz już wszystkie są po angielsku. Przydatności, prawdziwości... Nie wiem... Świadectwo zdatności. O właśnie! Dlaczego to jest Warp, a nie Warp 2? Nie, oszukali. 13.05.20. Bądźmy szczerzy, dali mu Warpa 1, bo wiedzieli, że na dwójce jeszcze nie umie latać. Po pierwsze to się wytnie, a po drugie krzyk to o sobie mówił 2 dni temu. A teraz mówi o wszystkich. Dobra, take-off maksymalnie 130. No to z pełnym bakiem, tubą i zapasem. To nawet nie przekraczam. Chyba będzie ze 127. O, czapeczka. O, w tym starym, fajnym żołnierskim kroju. Ale to trzeba wody. O, żeby ona się dobrze ułożyła, porządnie się prezentowała na żołnierza amerykańskiego. Jak jest mocno, to wtedy automatycznie muszą wypinać pierś, bo inaczej nie widzą, co jest przed nimi. Kiedyś bawiłem się w rekonstrukcję, to wiem. Co my tu mamy? Więcej nic nie mamy. Dobra, to sobie pakuję do plecaczka na buty. Jakieś mi babcia takie uszyła, jak byłem w podstawówce. Ciao, ciao. Dobra. Ten pasek, który zawsze gubię w pierwszym odłożeniu gdzieś, bo no nie korzystam z nich, chociaż, a potem się zawsze przydają, a tutaj ich nie ma. Dobra, dlaczego to jest w worku foliowym? Okej, okay. Żeby zabezpieczyć. No dobra, no to mamy worek, który też pójdzie do śmieci, niestety. Linki, taśmy. To trzeba... Tyk.
Potrzebne i teraz wielka, czy są takie sterówki, jakie chciałem, żeby były? Czy takie sterówki, jakie mam u siebie w drifterze, czyli slalomowe. Ten, nie wiem, jak się nazywają dokładnie. I tak, są. I czy to są dokładnie te, bo Dudek ma trzy modele różnych sterówek. Tak, to są dokładnie takie, jakie mam u siebie. Mi się te sterówki, takie sterowanie bardzo podoba. Ala Kiki, ala... No jak zwał, tak zwał. Nie wiem, szczerze mówiąc, naprawdę. Competition Pro, coś tam. Generalnie, o, tak się tym lata. I wtedy takim małym ruchem ręki już ciągnę za stabil. I dosłownie taki mały ruch wystarcza mi, żebym prawa, lewa, znowu prawa, już skrzydło jest w naprawdę bardzo dużym wingoverze, jeżeli robię to w odpowiednim timingu. Bardzo mi się przyjemnie na tych sterówkach lata. Więc cieszę się, że udało się, żeby mi takie założyli. Dobra. Linka herbaciana. No ktoś też się nie popisał z nazwą. Ale to trzeba zdjąć, bo inaczej nie będę w stanie. Będę musiał to sobie zainstalować. Dlatego, że ja mam napęd tak zrobiony, że mnie nie skręca na wyporach. Ale muszę używać linki do kompensacji... To nazywa Torque Effect Adjuster, dlatego się nazywa linka TA po polsku. System, który nie ma jednak polskiej nazwy, przynajmniej tutaj nie jest napisane. Jak to działa? Ściąga to taśmę rzęd C z rzędem B albo odwrotnie. Jak będę montował, to wam dokładnie pokażę. Generalnie dzięki temu parolotnia troszeczkę bardziej skręca w prawo, co powoduje, że lecimy prosto przez efekt odśmigłowy, który nas skręca w daną stronę. Można to zamontować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Fajne jest to, że w każdym skrzydle Dudka ta linka ma dokładnie tą samą długość. Więc ja to sobie chowam do kieszeni i mam nadzieję, że jej nie zgubię. I teraz to jest ten moment. To sobie tam dajemy, jakieś tam gwarancje, ale no mi się, ja jeszcze nie słyszałem o nikim, kto wysyłał skrzydło na gwarancję, więc chyba 24, 36 albo 12, zależy co z nim robimy. Ale jeszcze naprawdę nie słyszałem o żadnej paralotni, która wróciła normalnie tutaj na gwarancję, ja już widziałem bardzo dużo paralotni. Dobra, blokada systemu PA, dokładnie taka sama widzę jak była w drifterze. Zresztą ja w porównaniu z niektórymi przeczytałem instrukcję użytkowania przed tym, jak będę latał na swoim skrzydle, więc wiem, jak to będzie działało, ale na razie sobie to założę, by wam pokazać, jak to działa z, a potem jak działa bz. Dobra, jest coś już poprątane. Nie rób panoramy. Wie, jest tam. Skrzydło na lewą stronę dostałem. Zreklamowo. Ja bym się naprawdę chciał chętnie dowiedzieć, co to wymyśli. Ale można zobaczyć, jaki jest kolor. Kolor nazywa się Tango. Jest jedna taśma. Stało? Chyba jeszcze nie. No, trochę wieje, więc ja szybciej postawię to skrzydło i będę łaził, jeziorał i... Albo i nie. A,
patyczek. Dlatego było splątane. Dobra, przy takim wietrze wystarczy, że linki rzędu A będę miał na wierzchu i ona powinna bez problemu stać. Tu trzeba mieć A na wierzchu. Dobry, mam swoje nowe skrzydło. Masz swoje nowe skrzydło? Jaką? Dobrze, fajne jest. Ładnie staje? No, bardzo ładnie. No. Dobra, ja biorę skrzydło i idę sobie pobiegać. No bo bardzo dobra pogoda jest, żeby biegać. Także ja sobie chwilę pobiegałem. Bardzo fajne, ale męczące trochę. Trzeba będzie się troszkę przyzwyczaić, rzeczywiście zawsze ucieka trochę z nad głowy, ale do ogarnięcia. Ale Darku, mam coś dla ciebie. W sensie Krzysiek ci przywiózł. Ta kotutka. Ale to jest w środku. W środku jest, wiesz. Wyprawka szkolna. O, i pendrive'ik. O, napisane jest VARP 2. Także będziemy się cieszyć nowymi. To moje. A to też moje. Nie, tu masz całe wszystko plus szybkopak. O Jezus Maria. I to w sumie wszystko. Reszty tych bajerów speeda nie dają tego, jak to się nazywa, ten plecak taki wielki, który zawsze dawali, też już nie ma. Tylko szybkopak. Tak, jest w sumie tylko szybkopak, dokumenty. I to w sumie tyle. Czyli najważniejsze rzeczy wszystkie, które są, to jest. Przed pierwszym lotem założę linkę herbacianą, linkę TA, więc jak to najłatwiej zrobić? Ano, wezmę swojego driftera, rozpakuję, zobaczę na której jest taśmie, bo przecież rzeczywiście tego nie pamiętam. Jak to założę, tak samo wtedy u siebie. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Dobra, zmiana. W sumie zakładanie linki te. Wygląda ona o tak. Jest taka krótka linka, którą montujemy w skrzydle od B do tutaj, do taśmy tutaj w rzędzie C. I tak samo będzie to w tym miejscu, czyli tutaj. Żeby dobrze to było widać, rozciągam tutaj, o, otwieram to, następnie przez tą wkładam pętelkę, aha, następnie tutaj przekładam metalową deltkę przez pętelkę, zaciągam w tym miejscu, o, i robi mi się taki węzeł. Ściągam sobie te linki, one i tak się potem przy starcie w locie zaraz ładnie mi zejdą. Naprawdę wystarczy, że postawię to skrzydło zaraz jeszcze w alpejce, bo dalej niestety wieje. Już zaczęło się z powrotem rozjewać, także już nie ma takiej fajnej pogody jeszcze jak przed chwilą była. Że wiążę sobie to w ten sposób, a następnie tą deltkę sobie zawiązuję, zaciągam i do tego, aha, z klucza się nie obejdzie,
Teraz przyniosę klucz, będę działał dalej. Udało mi się znaleźć klucz do deltek. Kiedyś Dudek dodawał do każdej paralotni taki mały kluczyk. I teraz potrzebujemy tutaj znaleźć odpowiedni. Odkręcamy. Wystarczyło lekko tylko to poluźnić. Odkręcamy, wkładamy, zakręcamy, dociągamy. Lekko, nie za mocno, żeby nie rozwalić gwintu, ale też wystarczająco mocno, dlatego że jeżeli to nie będzie zamknięte, to te deltki się rozjeżdżają, mają dużo mniejszą wytrzymałość swoją i przez to może stać się jakaś z tego nieprzyjemność. O, i teraz mamy połączoną taśmę C lekko, z jedną linką jest ściągnięta taśmę B, dzięki czemu skrzydło lekko skręca, w tym wypadku w prawą stronę, niwelując do końca efekt śmigłowy. I tak dokładnie działa linka TA. Prognozy się nie pomyliły, wiało, więc na początku wziąłem uprząż do treningu naziemnego, ground handlingu i trochę się tym skrzydłem oswoiłem. Jest dynamiczne, jest bardzo myszkujące, uciekające na prawo, na lewo. Trzeba podchodzić za nim, trzeba je cały czas kontrolować, ale to nie jest, że nie wiadomo co i nie wiadomo jak się zadzieje i ona jakieś miejsca. Nie, to jest do ogarnięcia. Trzeba już tutaj wykazać się umiejętnościami. To rzeczywiście nie jest skrzydło dla początkujących pilotów, raczej dla mocno zaawansowanych. Potrzeba już opanowania, doświadczenia w alpejce, doświadczenia w ground handlingu, doświadczenia w ogóle w kontroli skrzydła. Natomiast tam nic nie działo się bez powodu. Jak ono lekko uciekało w lewo, to wystarczyło dwa kroki odpowiednio w timingu zareagować, lekko je zahamować i to ono dało się je bez problemu. Jak już je wyczułem po paru razach, to już byłem w stanie bez problemu sobie z nim stać nad głową. Natomiast potrzebuje ono energii. Albo trzeba, bo naprawdę musi dobrze wiać, albo trzeba no jednak iść z nim cały czas do tyłu. No to skrzydło ma trymowej 47, 44, jakoś tak, kilometry na godzinę katalogowo, więc no potrzebuje wiatru, żeby jednak stało nad głową. Natomiast jak wieje, były takie momenty bardziej porywistego wiatru, to bardzo dobrze się trzymało powietrza, bardzo fajnie stało nad głową. Jak się obróciłem do klasyka, to bez problemu stałem sobie w miejscu i nie było nic nadzwyczajnego, nic co by mnie mocno bardzo zaskoczyło. I tak samo prognozy pogody też nas nie zaskoczyły, bo na ostatnią godzinę, czyli na pół godziny przed zachodem słońca i potem jeszcze pół godzinki po, zrobił się naprawdę warun, wszystko fajnie siadło i można było polatać. Mi się udało, chyba nie udało mi się nakręcić materiału, bo zapomniałem nacisnąć przycisk w ferworze ekscytacji nowym skrzydłem, niestety. Może ktoś nagrał mój start, jak będę następnym razem na Wilanowie, to się spytam, może jest gdzieś nagrany, to wam pokażę, jak nie, no cóż, będę miał jeszcze niejedną okazję polatać na tym skrzydle, dlatego że bardzo mi się spodobała prędkość. No prędkość jest naprawdę kosmiczna. Lata to skrzydło, naprawdę lata. Na zaciągniętych trymerach jest dobrych parę kilometrów szybciej, a startowałem praktycznie bez paliwa. Miałem, nie wiem, ze 2 litry, jakoś tak. Więc ono nie było jeszcze obciążone. Jak wezmę 16 litrów, to będzie 750 gram na metr kwadrat więcej, co robi różnicę, wbrew pozorom, na obciążeniu. Dojdzie jeszcze jakaś tam ubranie, jeszcze coś. Wyjdzie jeszcze z kilo na metr kwadrat.
chodzi to skrzydło za ręką. Fajnie bardzo jest już fabrycznie wyostrzone sterowanie. Już są krótkie te sterówki działające praktycznie zaraz za bloczkami, tam po paru centymetrach. Gdzieś 8, gdzieś nie patrzyłem dokładnie, nie przyglądałem się, bo na takie rzeczy jeszcze nie miałem okazji, bo był mój pierwszy lot na tym skrzydle, więc raczej oswajałem się z jego dynamiką, oswajałem się z tą naprawdę przyjemną prędkością. Czy ono tak chodzi na boki, rzeczywiście chce uciekać? Nie wiem, czy jest to przesadzone, nie wiem, czy jest to prawdziwe. Nie miałem porównania, bo leciałem tylko na tym jednym skrzydle. Moim zdaniem warunki raczej były bardziej turbulentne niż mniej, więc zawsze w warunkach turbulentnych szybciej skrzydło wchodzi w oscylację, szybciej zaczyna uciekać z nad głowy, więc tutaj jeszcze nie będę się wypowiadał. Nie będę się nawet podejmował swoich pierwszych wrażeń po tym skrzydle. Po jednym 10-15-minutowym locie nie uważam, że można było się wypowiadać jakimkolwiek skrzydle. Gdzieś z większym sensem, to trzeba trochę polatać, wykonać parę startów, chociaż w dwa różne dni polatać, gdzie będą różne warunki pogodowe, żeby mieć jakieś odniesienie do tego, co się działo ze skrzydłem, a nie czy jest to tylko moja subiektywna: o Jezu, jak to skrzydło lata. No lata dlatego, że były beznadziejne warunki do latania, no to ono będzie latało. Na jakim skrzydle byś nie poleciał w beznadziejne warunki, to ono będzie chodziło w tej wewte, tak? Jak poleci się w maśle, no to skrzydło będzie stało nad głową. Nawet największy killer generalnie nie będzie chciał za bardzo uciekać, tak? Tutaj, nie wiem, dałem sobie ręce na maksa do góry, nic w ogóle nie gasiłem tutaj tego bujania, nie wiem, po minucie trochę się bujało, ale nie było to jakoś straszne, nie, już nie wchodziło 90 stopni, tylko normalnie trzymało się nad głową. No. Widać, że to jest skrzydło żwawe, widać, że to jest skrzydło, które wymaga kontroli, trzymania go w ryzach, ale wiem, że się bardzo polubię z tym skrzydłem, bo ta prędkość to było coś, na co trochę chorowałem, także już nie mogę się doczekać następnych lotów. Obawiam się, że teraz parę dni będzie nielotnych, więc dopiero może w weekend uda się polatać, a potem niestety już zawody, więc tak naprawdę będę się oswajał z tym skrzydłem na zawodach. Dobre, złe, dam radę, będzie fajnie. Darek odkrył, jakie jest zastosowanie tego plastikowego kołnierza. To jest ocieplacz. Ocieplacz. Nieprzewiewny, nieprzemakalny, tak zwany windstopper. Nieprzemakalny, nieprzewiewny, nieprzemakalny. Także recykling pełną gębą.